witam Was w kolejnym programie pod tytułem Między Meczami. Przed Wami Piast Gliwice, który pokażemy Wam od kuchni. Jest faktem, że my nie mamy jeszcze takiego poziomu marki, która by nas zadowalała. Wiemy o tym, że dopiero to budujemy. Nie ukrywam, że nie lubię przegrywać i zawodnicy o tym wiedzą. Trener jest wymagający, to trzeba przyznać. To jest taki charakter twardy. Kibice Piasta w żadnym wypadku nie są kibicami sukcesu i są na dobrej nazwie ze swoją drużyną. Piast Gliwice został założony przez repatriantów ze Lwowa w czerwcu 1945 roku. Od roku 1975 do 1983 klub należał do drugoligowej czołówki i kilka razy był blisko awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Dwukrotnie piłkarze Piasta w 1978 i w 1983 roku docierali do finału Pucharu Polski. 24 maja 2008 roku, po 63 latach, Piast wywalczył historyczny awans do Ekstraklasy po wyjazdowym zwycięstwie 1-0 nad Polonią Warszawa. Natomiast 9 sierpnia 2008 roku piłkarze Piasta wygrali pierwszy historyczny mecz w Ekstraklasie z Krakowią 2-0. Premierowy sezon w Ekstraklasie w 2008 roku Piast zakończył finalnie na 11 miejscu. Obecnie znajdujemy się na stadionie Piasta Gliwice przy ulicy Okrzei w Gliwicach oczywiście. Stadion ten służył Piastowi przez wiele lat w rozgrywkach drugoligowych i również służył w momencie, gdy Piast uzyskał awans do pierwszej ligi. Jednak wymagania licencyjne nie pozwalają, żeby ten stadion w takim wymiarze mógł dalej służyć klubowi. I klub musiał jak gdyby zmodyfikować, przystąpić do takich działań polegających na tym, żeby spełnić wymagania licencyjne. W związku z tym, że stadion jest miejski, że powiedzmy inwestorem może być gmina, podjęto wspólne działania celem zaprojektowania przebudowy nowego stadionu. Pojemność tego stadionu ma wynosić 10 500 miejsc w etapie pierwszym, gdyby zdarzyło się tak, że mecze będą się cieszyć większym zainteresowaniem. Stadion ten można przebudować, dosyć doinstalować, mówiąc dokładnie, 3500 siedzeń w tzw. trybunie piętrowej i zwiększyć pojemność do 14 000 miejsc. Myślę, że i budowa tego obiektu w Gliwicach jest dużą szansą zarówno dla klubu, tak samo dla gminy, ponieważ koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 70 milionów złotych. Porównując ceny kosztorysowe innych obiektów analogicznych budowanych w kraju, ta cena jest ceną bardzo dobrą, uważam, i wbudowanie tego stadionu za taką cenę, za zbliżoną cenę, będzie na pewno sukcesem w pierwszej kolejności gminy i będzie sukcesem również wszystkich kibiców, którzy tu przyjdą na stadion i będą mogli korzystać z nas jako klubu. Będzie to sukces całego miasta. Jak powiedziałem, będzie to dobra wizytówka za stosunkowo niewielkie pieniądze. Po meczu pucharowym w Szczecinie zespół wrócił o godzinie 6 nad ranem. W tej chwili mają trening, przygotowujemy się do następnego spotkania, bardzo ważnego dla nas. Jutro już wyjeżdżamy na zgrupowanie, dzisiaj muszą zapaść decyzje, które idzie na to zgrupowanie, także zespół musi się zmobilizować na dzisiejszym treningu. Najbliższe spotkanie będzie ostatnim spotkaniem drużyny u nas na stadionie. Mam nadzieję, że to będzie ostatnie spotkanie historyczne na tym stadionie tak wyglądającym, w takim stanie jak jest. Przenosimy się następnie na dwa spotkania, teraz rundę jesienne jeszcze do Wodzisławia i całą rundę wiosenną będziemy grać też w Wodzisławiu. Mam nadzieję, że utrzymamy się w Ekstraklasie i następny sezon zaczniemy na nowym obiekcie. Z trenerem mamy bardzo dobry kontakt, bo rozmawia naszym językiem, językiem szatni. Wiadomo, trener Fornalak
cały czas grał w piłkę i to na tym najwyższym szczeblu przez całą swoją karierę, więc tutaj z trenerem kontakt jest bardzo dobry. Z tej strony zwód pojedynczy na prawą nogę, z tamtej strony na lewą nogę. Z natury rzeczy jestem dla zawodników partnerem. Dużo rozmawiamy, staram się wysłuchiwać ich zdania. Natomiast potrafię bronić swojej racji i w momentach, kiedy uważam, że nie ma dyskusji, to tych dyskusji po prostu nie ma. No dajże mu to tam, żeby miał lepiej! Stworzyliśmy tutaj taką grupę bardzo fajną ludzi, wielu młodych ludzi, którzy mają szansę na zaistnienie w polskiej piłce. Połączona oczywiście z zawodnikami doświadczonymi, którzy no, te proporcje wyrównują. Powodują, że ta młodzież ma się od kogo uczyć i powodują również, żeby zbyt szybko nie uwierzyli, że są piłkarzami ekstraklasowymi. Na pewno przegrane spotkania mają różny wymiar, bo można przegrać, zostawiając serce na boisku, walczyć od początku do końca i po prostu uznać wyższość przeciwnika, który w tym momencie był po prostu lepszy. Są również porażki, które bardziej bolą, czyli te, które odbywają się, mówimy zawsze na własne życzenie, czyli po prostych, głupich, indywidualnych błędach, które nie powinny się na poziomie ekstraklasy zdarzać, ale jednak się zdarzają. Nie ukrywam, że nie lubię przegrywać i zawodnicy o tym wiedzą. Ten jest wymagający, to trzeba przyznać. To jest taki charakter twardy, ale tego trenera nam trzeba było, bo w zimie po pierwszej rundzie no, nie graliśmy zbyt dobrej piłki. Przyszedł trener Fornalak i rzeczywiście zaczęliśmy grać inną piłkę, zaczęliśmy grać konsekwentniej i to było widać. Zapewniliśmy sobie utrzymanie kolejkę przed zakończeniem sezonu. Po trenera nie ma miejsca na jakieś tam słabe mecze czy jakieś tam chwile słabości, bo od razu jest wychwytywany i człowiek ma czas na to, żeby się zastanowić nad tym na treningu. Grają przede wszystkim ci, którzy coś wnoszą do drużyny i nie ma tak, że grają nazwiska. Przede wszystkim grają ci, którzy coś tam potrafią stworzyć na boisku. No, atmosfera jest w porządku. Na pewno po ostatnim meczu i w lidze i w pucharze gdzieś tam to się można powiedzieć, że mogłaby być lepsza, bo jednak każde zwycięstwo buduje tę atmosferę, a porażka sprawia, że gdzieś tam człowiek chodzi podminowany. Po naszych ostatnich dwóch spotkaniach też tak można to całkiem gołym okiem zauważyć. No ale cóż, no, taka jest piłka i raz się wygrywa, raz się przegrywa. Zespół przygotowuje się do każdego spotkania ligowego praktycznie w podobny sposób, gdzieś tam po analizie gry przeciwnika i analizie swojej w ostatnim spotkaniu. Wybieramy 18 meczową, która w danym momencie ma nas reprezentować i ma zrobić wszystko, żeby wygrać kolejny mecz. I tak samo będzie w tym dniu. Spotkanie z Lechią Gdańsk, ostatnie na stadionie przy ulicy Okrzei w tym kształcie. Wszyscy byśmy pragnęli, żebyśmy jak najszybciej tutaj wrócili i mogli nagrać z kolei to pierwsze spotkanie na stadionie przy Okrzei, ale już w nowej formule na stadionie, który na pewno będzie się zdecydowanie różnił od tego obiektu, na którym tutaj siedzimy dzisiaj. Naszym głównym celem jest utrzymanie tej ekstraklasy dla Gliwic i
i musimy wszystko zrobić, żeby się tak stało, żeby ta inauguracja tego nowego stadionu, żeby to była inauguracja ekstraklasowa i to powinno nam przyświecać. I z tym musimy się zmierzyć i musimy zrobić wszystko, żeby ten trudny, nie ukrywam, okres zagospodarować właściwie i żebyśmy to przełożyli na liczbę zdobytych punktów. Z kibicami mamy kontakt nie tylko jeżeli chodzi o drogę mailową, czy też o rozmowy telefoniczne. No, regularnie tutaj staramy się z nimi spotykać. Najczęściej są to gliwickie lokale. No nie jest to nic nadzwyczajnego, bo wiem, że w innych miastach też to w innych klubach jest prowadzone, ale te kontakty są miłe, spotykamy się wspólnie z zawodnikami, z trenerami, jest możliwość do dyskusji, do wymiany zdań, do wymiany poglądów. Bardzo sobie to kibice cenią, no bo to jest taka jedyna niepowtarzalna okazja, kiedy można dostać autograf, robić wspólne zdjęcie, porozmawiać, zadać wprost temu komuś, kogo się zna tylko z telewizji czy z boiska, do szatni przecież kibic nie ma wstępu. No, spotykamy się też w szkołach z dziećmi. To jest dla nas ważne, żeby tutaj przyciągać od tej strony dobrej, pokazywać tą dobrą stronę kibicowania, pokazywać tych zawodników, że stadion to nie jest takie miejsce, gdzie jest tylko chuliganka. Wręcz przeciwnie, że na stadionie jest bezpiecznie, spokojnie i można tutaj przyjść i popatrzeć na żywo. No jednak oglądanie na żywo to jest w ogóle nieporównywalne nawet do najlepszej transmisji telewizyjnej. Sytuacja na początku lat 90. stała się tak zła, że klub przestał w ogóle funkcjonować. Reaktywowano go dopiero w 97 roku i tu już naprawdę jest ewenement, że pomimo tego, że tyle lat klub nie grał i zaczynał swoje występy od najniższej praktycznie ligi rozgrywkowej, czyli od B-klasy, było aż 4000 ludzi na jednym z meczów B-klasy, co myślę naprawdę powinno budzić podziw, szacunek i pokazywać, że kibice Piasta w żadnym wypadku nie są kibicami sukcesu i są na dobrej nazwie ze swoją drużyną. Przyszłość dla kibiców Piasta zapowiada się całkiem nieźle. Rysuje się w jasnych barwach. Budowany jest w Gliwicach stadion. Tak naprawdę dopiero ta budowa się zaczyna. Jednakże jesteśmy dobrej myśli, ponieważ ta inwestycja już jest bardzo daleko posunięta. Mamy wszelkie obietnice i zapewnienia władz miasta i władz klubu co do budowy nowego stadionu. Klub gra w końcu w Ekstraklasie po tylu latach gry w drugiej lidze, z czego jesteśmy bardzo dumni, z czego się bardzo cieszymy. Ale przed nami jeszcze jedno wyzwanie, jedno z wielu, jakim obdarzył nas w ciągu ponad 50-letniej historii los. A mianowicie będziemy musieli swoje mecze rozgrywać nie u siebie, nie w Gliwicach, w przyjaznej atmosferze, tylko na obczyźnie, w Wodzisławiu, na stadionie Odry Wodzisław. Jest to pewne przedsięwzięcie, przede wszystkim organizacyjne, ale z pewnością damy sobie radę. Klub się stale rozwija, że zawsze było nam ciężko. W dalszym ciągu rozwijamy się kibicowsko. Powstają nowe fankluby, co jest u nas zjawiskiem dosyć nowym i ten ruch fanklubowy dopiero się rozwija. Warto zauważyć, że przyjeżdżają na nasze mecze nawet kibice z odległego Prudnika, który znajduje się w województwie opolskim, czy też z Kędzierzyna, z Głogówka. Także coraz więcej mieszkańców powiatu gliwickiego wybiera klub z Gliwic i mam nadzieję, że taka tendencja się utrzyma i kibice będą wybierać właśnie klub z Gliwic. Współpraca z kibicami. No jest to bardzo ważny rozdział działalności klubu. Naszą filozofią jest oczywiście szanowanie kibica jak najbardziej, ale uważamy, że miejsce kibica jest na trybunach.
na trybunach eleganckich, w pięknych, wspaniałych warunkach, na sektorze do tego wydzielonym, tam ma to stowarzyszenie rządzić. Oczywiście na stadionie ma mieć do tego jakieś pomieszczenie na utrzymanie swoich po prostu tych gadżetów, tych wszystkich flag i tak dalej. W tym sensie takim administracyjnym jak najbardziej chcemy im pomóc. W tej chwili pomagamy im dopłatami do wyjazdów. I w tej chwili, w tym właśnie względzie widzimy jakąś swoją rolę. Jak najbardziej szanowanie kibiców, jak najbardziej pomaganie im, ale to wszystko musi mieć, każdy musi mieć swoje miejsce w tej całej układance sportowej. Prawdziwi kibice stawiają się na stadionie już 2 godziny przed meczem. Wy jesteście gotowi do pożegnania tego stadionu. Po raz ostatni gracie tutaj przed remontem. No tak, zgadza się. Będzie z tej okazji specjalna okolicznościowa oprawa. Ile osób przygotowuje taką oprawę i w ogóle ilu kibiców przychodzi na stadion w Gliwicach? Oprawę taką przygotowuje różnie. Jest to grupa 10-15 osób, które poświęcają swój czas na to zorganizowanie tego całego, można to nazwać, spektaklu. Natomiast ile kibiców przychodzi, jest to różnie, ale zazwyczaj staramy się zapewnić cały komplet, czyli myślę 4-4,5 tysiąca kibiców. Ilu kibiców takich zagorzałych jeździ zawsze z wami na mecze wyjazdowe, więc zawsze możecie na nich liczyć? Grupa taka stała jeździ, no powiedzmy, od 150 do 200 osób, aczkolwiek padały rekordy, na przykład wyjazd do Zabrze, gdzie pojechało nas ponad 1,5 tysiąca. Jakich macie piłkarzy, kogo kibice cenią, a z kogo są niezadowoleni? Piłkarzy mamy bardzo wspaniałych, szczególnie mamy, można powiedzieć, gwiazdę i naszą miejscową legendę, jest nim Jarosław Kaszowski. Jest to prawdopodobnie jedyny na świecie piłkarz, który z jednym klubem przeszedł wszystkie szczeble rozgrywek piłkarskich. A kogo nie lubicie i kogo chcielibyście wymienić? Myślę, że chyba nie ma takich piłkarzy tutaj. Żaden się, że tak powiem... Nie podpadł. Nie zasłużył specjalnie na niechęć naszych kibiców. Znajdujemy się w okresie, w którym kibice protestują jak tylko mogą przeciwko PZPN-owi. Czy wy również w tym proteście uczestniczycie i jak go wspieracie? I w ogóle o co w tym konflikcie chodzi? Jako Stowarzyszenie Kibiców Piasta również wspieramy i podzielamy zdanie Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszenia Kibiców. Obecnie bojkot jest zawieszony, ponieważ trwają rozmowy z PZPN-em. Jak one będą, jaki będzie ich skutek, no tego nie wiemy. Natomiast mimo wszystko nasza dezaprobata dla PZPN-u była, jest i praktycznie będzie. Pytanie ostatnie, na koniec zgłosiliście flagi do PZPN-u? Tak, zgłosiliśmy jako jedni z ostatnich. Ale jak grzecznie, że zgłosiliście, bo wiele osób nie chciało zgłaszać tych flag. Początkowo miało być tak, że wszystkie ekipy stowarzyszenia miały nie zgłaszać. Solidarność odbyła się podczas pierwszej kolejki, po czym następnie dowiedzieliśmy się, że pozostałe stowarzyszenia kibiców jednak zgłosiły. Nam nie pozostało nic innego. Niemniej zaznaczam, że Piast jako ostatni zgłosił flagi. Jest faktem, że my nie mamy jeszcze takiego poziomu marki, która by nas zadowalała. Wiemy o tym, że dopiero to budujemy. Natomiast budujemy to z pewną konsekwencją. Wiemy o tym, że takim wielkim atutem dla nas będzie wybudowanie nowego obiektu, mam nadzieję bardzo atrakcyjnego, choć być może niezbyt dużego. Niemniej jednak to pozwoli nam na większą jak gdyby aktywność marketingową. Poza tym wydaje mi się, że odbiór naszej drużyny staje się stopniowo jakby coraz lepszy. Oczywiście mamy też okresy, jak w każdym sporcie, okresy lepsze i gorsze. Niemniej jednak gdyby przyjąć, że możemy coś ocenić w dłuższym obszarze czasowym, to ten wzrost jest stały i systematyczny. Obecna sytuacja w klubie jest w mojej ocenie po prostu dobra. Od pół roku stanowimy wraz z gminą Gliwice jako stowarzyszenie. Jesteśmy wspólnikami spółki akcyjnej i to, że miasto wybrało takie rozwiązanie i uznało je za zasadne, uważamy za taki lokalny sukces tego samorządu. Budżet niestety jest skromny ciągle jeszcze jak na warunki polskie. Jest znacznie lepszy niż był w przeszłości. Niemniej jednak możemy sformułować go, czy też określić jego poziom w granicach od 10 do 12 milionów złotych.
Jest to suma, no, powiedzmy sobie, taką, o której możemy mówić, że ona jest do naszej dyspozycji. Natomiast spodziewamy się i w trakcie tej rundy, jak i w trakcie rundy następnej, no, jakiegoś wzrostu przychodów poprzez pozyskiwanie sponsorów, poprzez większą aktywność na rynku marketingowym. No, mamy nadzieję, że sytuacja nasza będzie się poprawiała. Kibice hucznie pożegnali stadion przy ulicy Okrzei, a ja się z wami żegnam trochę mniej hucznie. Do zobaczenia już za tydzień.